ostatnia była. Jedziemy. Ja mówię, a tu, że to była woda.
Zazdrość. No masz, 7 czy 3. Że ma do ciebie. No to wyrażenie. Przecież mam coś na płycie, to przecież po to ja dzwonię. Siadaj i kurwa tyle. Ja swojemu też tak zrobiłem. Nie umiesz? Pierwsze co zrobimy, to pójdziemy chociaż sekundę, kurwa, głupie buty kupić.
tyle tam ma. Nie. Buty, no kurwa, ma muszę. A ona nawet o tym nie wierzy, kurwa, mi jest na mnie. Ja was nie rozumiem. A, to teraz nie rozumiesz? Ale zacząć się w bliski, kurwa, chodzi, czy kto jest, kurwa, komu w nie? Kto jest trochę? No, kto jest komu w nie? Chodźcie. Ty jesteś sobie z winie. Mówiłem ci, jak poszedłeś do domu, nie odzywaj się. No i tak, kurwa, zrobiłem i ośle do mnie właśnie przestawił i nie zrobił. No nie zrobiłem. Zaraz masz argument, jestem świadkiem. Rozmawiałem z twoim tatą? Tak. Powiedział ci to samo co ja. I do domu się położył. I cisza. No i ja się położyłem. A on się do mnie coś przedstawił, kurwa, ja muszę powiedzieć, a ten do mnie... A to po chusie odezwałeś, widzisz? Po chusie odezwałeś. To, że on ci będzie pierdolił, mękolił na duchem, to ty odwróć głowę w drugą stronę, obróć się na plecy, no nie słuchaj. Ty mówisz, pójdź, ty mnie pójdź. Nie umiesz? Czyli go się nie da nie słuchać. A się da się. Wszystko się da. Uwierz mi. Wszystko się da. Bo ja z moim starym miałem taką samą zjazdę. Piotrek, zapierdoliłem sprawę? Zapierdoliłeś, sam powiedziałeś. Gdzie nie pójdź? Gdzie nie pójdź? Nie tam czy nie, nie, nie pójdź. No to nie jest. No i jest raz. Poszło? Poszło. Sam sobie na to zasługujesz. Myśl, kurwa, Przemek, myśl. Ale z nim się nie da rozmawiać, rozumiesz? Dlatego mówię, żebyś z nim nie rozmawiał. Olej go, kurwa, olej. Olej go! Bierze mnie tu jeszcze w pysk, tylko delikatnie z drugiej strony. Jeszcze raz. Piotrek, ale z tym się nie da rozmawiać. Dlatego ci, kurwa, braciszku, tłumaczę, że kurwa masz się zamknąć i w ogóle z nim nie rozmawiać. Rozumiesz? Traktuj go jak powietrze. Jakby go nie było. Niech on se pierdoli, to tym uchem wpuść, tym wypuść. I koniec. Nie odzywaj się nic. Odwróć się, kurwa, plecami do niego i się nie odzywaj. A jak ty powiesz coś głupiego... Ja jestem, kurwa, szmocią w tym momencie, tak? Ty jesteś głupi. A jest głupi. A teraz? Bo jak ty, kurwa, mówisz, że, kurwa, wszystko było pięknie, ładnie, że zaszedłeś, położyłeś się, a on ci coś powiedział, a ty się odezwałeś, tak, to po co się odzywałeś? Mogłeś się odwrócić na drugi bok i go olać. I tyle. Jak go olejesz, to będzie sobie kuczał i mu przejdzie. Ja mam to samo ze swoim starym. No kurwa, brawo. O czym my rozmawiamy? No nie przepraszaj, tylko się naucz pewnych, kurwa, zasad. Może się nauczy. O ile jest na tyle tematy, to się nauczy. To niech się, kurwa, teraz nauczy. A jego też raz zabrali. Myślisz, że nie? Jadłem? No. Nauczył się? Nauczył się nie szukać kuza? Nauczył się. Raz do mnie przestał. Tylko, że właśnie ty nie rozumiesz pewnej rzeczy. Ale dobrze, że go zabrali, przynajmniej nie zobaczy jak to nie. Bo se posiedzi tam. Nauczy się. No ja nie powiedziałem, jak to do mnie pije, że ja z domu uciekam. Bo on nie teraz z domu uciekł. No dobrze powiedziałeś. A oni kurwa nie wiedzieli, co się dzieje, że ja z domu uciekłem. A ty też zrobisz źle.
To jest tak samo twoje mieszkanie, jak i ich mieszkanie. Ty powinieneś normalnie dzwonić za każdym razem na psy i powiedzieć im tak. Nie, ja za to teraz, dlaczego pan mnie kurwa bije? Dziękuję pana, nie? Ja ci tłumaczę co innego. Ty powinieneś normalnie za każdym razem dzwonić na psy, jak wracasz do tego, jak masz kurwa drzwi zamknięte i nie chcą cię wpuścić. No to wtedy dzwonisz. Panie wodzu, mieszkam pod takim i takim adresem, jestem zameldowany. Dokładnie, a że mój ojciec jest pierdolnięty i nie chce mnie wpuścić. Ja nie chcę robić awantur, żeby nie było na mnie. Proszę przyjechać i zakończyć. Wtedy psy wjeżdżają, on otwiera i to jest ich sprawa.
Thank you.